Pani. Przede wszystkim chciałabym jeszcze uzupełnić to wcześniejsze powiedzenie. Kto nie był na Patmos, ma szansę przeczytać dobrą książkę właśnie wydaną przez to środowisko rzeszowsko-lubelskie związane ze szkołą Dabar. Jest takie wydawnictwo właściwie diecezjalne Bonus Liber i tam można kupić książkę taką geograficzno-historyczną, nie wiem, krajobrazową i tak dalej o Patmos. I też tą książkę z wykładnią, z naukami, czy tam powiedzmy z jakimiś skryptami księdza Dariusza Koteckiego o samej apokalipsie. Także można to już kupić. Natomiast króciutko, żeby zrozumieć, żebyśmy sobie ustalili chronologicznie pewne rzeczy odnośnie upadku świątyni w 70 roku. Otóż to trzeba sobie tak jasno uzmysłowić. 13-14 wiek przed naszą erą, Żydzi wychodzą z Egiptu. 6 wiek przed naszą erą, klęska, zajęcie Jerozolimy przez Babilon. Raptem niewola babilońska to jest tylko 70 lat, znaczy w naszym pojęciu tylko. A zobaczcie, ile na kanwie tej niewoli, która trwa właściwie przez cały VI wiek, powstało ksiąg prorockich, ile tych lamentacji, tego wszystkiego, to połowa Starego Testamentu to dotyczy tych 70 lat, prawda? Dlatego, że właśnie ginie Arka, rozpada się świątynia Salomona, no jest tragedia, tak? Ale potem jest, Cyrus puszcza ich i mają szansę na odrodzenie się. I mamy rok 63 przed naszą erą, to już jest pokolenie dziadków Pana Jezusa, tak? To już jest ten czas. Umiera ostatnia królowa z rodu Machabejskiego. Jej dwaj synowie, no nie mogą się dogadać, który z nich będzie królem. I w efekcie tego zupełnie wcale Rzymianie tak do końca nie mieli ochoty zająć Palestyny, ale ponieważ chcieli pewne rzeczy wyjaśnić, taki genialny wódz Pompejusz, który naprawdę był fenomenalnym wojownikiem, zajął wcześniej Syrię, zajął wcześniej Armenię, czy tam rejony Morza Czarnego, idzie pewne rzeczy sprawdzić, co tu się dzieje, dlaczego ci bracia, jeden i drugi do niego tam poselstwa ślą i sami przyjeżdżają i wchodzi do Jerozolimy. I zajmuje w 63 roku Jerozolimę, która się broni przed Rzymianami. I Pompejusz nie niszczy świątyni, chociaż mógł spokojnie ją tam zdewastować. Zresztą ta świątynia była dużo wtedy mniej obwarowana, bo tak naprawdę Herod Wielki stworzył tą świątynię, którą znamy z czasów Pana Jezusa. Znaczy właściwie kompleks świątynny, nie przybytek, bo trzeba rozróżnić nazwę przybytek, czyli tą zasadniczą świątynię, od kompleksu świątynnego, całego wzgórza, które jest jakby świątynią. To trzeba wyraźnie powiedzieć, rozróżnić, to Żydzi rozróżniają. I Pompejusz tylko wchodzi, w ogóle robi straszną rzecz, bo wchodzi do przybytku, wchodzi do miejsca świętych świętych i mówi, tam nic nie ma. No bo nie było Arki, prawda? I mówi, tu nic nie ma, wychodzimy. No, Żydzi byli zrozpaczeni tą profanacją, ale proszę zwrócić uwagę, Rzymianie byli zabobonni według naszych pojęć, czyli byli religijni według ich pojęć i oni uszanowali świątynię, tak? Bo się bali zemsty jakichś innych bogów. I to samo się dzieje, kiedy jest powstanie żydowskie między 66 a 72 rokiem już naszej ery, kiedy Wespazjan musi w 68 walczyć o tron i jedzie do Rzymu zostać cesarzem, zostawia syna Tytusa, też genialnego dowódcę i Tytus oblega Jerozolimę, która jest strasznie wypełniona, bo właśnie zaczęło się święto Paschy i jest około miliona Żydów w Jerozolimie. I miasto się zamyka,
Tam jest, dzieją się straszne rzeczy, z kanibalizmem łącznie. I Rzymianie nie szczędzą Żydów, i Żydzi nie szczędzą Rzymian. Jest straszna rzeź. I Tytus, kiedy zajmuje wreszcie twierdzę Antonię, która przylegała do wzgórza świątynnego, Tytus właściwie chce zrobić to samo, co Pompejusz. Chce zająć i ten. Ale i właśnie Flawiusz, który przeszedł na stronę Rzymian, opisuje to, że to jest przez przypadek zapalona świątynia, dlatego że no, Tytus też musiał się tłumaczyć ze świętokradztwa. Tak? I jako no, wysoko postawiony arystokrata. I zrozumcie, od XIII wieku przed naszą erą do 70 roku, właściwie koniec, ostatni dzień sierpnia 70 roku, płonie świątynia w nocy. I właściwie od tego się zaczyna zajęcie całkowicie Jerozolimy. Zrozumcie, Żydzi cały czas, no, poza tym 70 latami tragedii babilońskiej, cały czas mieli świątynię. I cały kult był związany ze świątynią. I nagle tego nie ma. Naprawdę nie ma. To jest, no to jest tragedia. Tworzy się nowa przecież religia żydowska. Ten judaizm rabiniczny II III wieku naszej ery to jest zupełnie jakby, nie zupełnie, ale zdecydowanie inna forma kultu religijnego. I jeżeli uzmysłowimy sobie, że Pan Jezus objawia się na Patmos Janowi w 85 roku, to jest 15 lat po. Tak? Żebyście zrozumieli, dlaczego Jacek tak tłumaczy tą świątynię, no bo to jest tak ważne. To jest naprawdę coś nowego. I to jest strasznie świeże, na 15 lat ludzie, no to, co to jest, tak? To jest bardzo świeża rzecz w pamięci. Tak? To tak, żebyśmy sobie mieli świadomość, w którym momencie historii jesteśmy, tak? W tej historii, no, takiej rzeczywistej, tak? Z tymi prześladowaniami. 4 lata temu troszeczkę zrobiłam taką całą prezentację o uwarunkowaniach formalnych związanych z funkcjonowaniem chrześcijan w czasie cesarstwa, ale przypomnę, Neron nie wydał dekretu takiego jak Dioklecjan pod koniec III wieku. Neron wydał w 64 roku taki lokalny, że tak powiem, interpretacja, po prostu z obrzydzeniem myślał o tych wschodnich religiach, o tych Żydach, o tej Mitrze, jakichś takich tych wszystkich egipskich, to był jakiś taki, no, fuj. I interpretował chrześcijaństwo jako kolejny jakiś wymysł żydowski, a trzeba pamiętać, że wtedy już naprawdę w Palestynie się kłębiło. W 62 roku z namowy Sanhedrynu jest zabity Jakub, brat stryjeczny Pana Jezusa. I tam już się, że tak powiem, kłębiło. Powstanie zaczęło się w 66, ale tam wcześniej były już rozruchy, tak? W 64 Neron, widząc, że to świństwo ze wschodu pojawia się w Rzymie, robi lokalny, rzymski tylko przepis, że on po prostu sobie nie życzy tych Żydów. Jest pogrom Żydów związany też zresztą z pożarem Rzymu. I właściwie nie było tego dekretu jako na cały kraj. Ale ponieważ to cesarze w Rzymie tak uznali, to fajnie, znaczy czasami sobie przypominano i się odwoływano do tego na terenie całego kraju. Ale tak naprawdę przyczyną prześladowań chrześcijan był kult cesarza. Króciutko, naprawdę, króciutko tłumacząc, to nie chodziło o to, że się czciło żyjącego cesarza jako Boga, tylko czciło się jego geniusz, co by myśmy by powiedzieli, jako anioła stróża, czy takiego ducha opiekuńczego cesarza. Czciło się, ponieważ on był duchem i był bóstwem opiekuńczym cesarza, ten geniusz, no więc jego się czciło za życia cesarza. A dopiero po śmierci cesarza
Senat ustalał, czy ten cesarz będzie Bogiem, czy nie będzie Bogiem. I to, ponieważ za tym kultem szły niesamowite przywileje podatkowe i generalnie ulgi wszelakie, miasta poszczególne dążyły do tego, żeby w danym, bo to był przywilej, który dawał bardzo dużo korzyści, miasta poszczególne dążyły do tego, żeby w danym mieście był kult kolejnego cesarza, a najpierw to był kult geniusza, tak? Czyli tego ducha opiekuńczego, żyjącego cesarza, a potem dopiero zmarłego cesarza jako Boga. I to było tak państwotwórcze, tak fundamentalne dla scalenia państwa, że obywatel, który nie chciał oddać szacunku geniuszowi żyjącego cesarza, był postrzegany po prostu jako zdrajca narodowy. I na tej płaszczyźnie chrześcijanie do czasów Dioklecjana mieli problemy. Tak rozumiemy? Stąd dlatego są te właściwie każdy dobry dla państwotwórczości Rzymu cesarz był zarazem prześladowcą chrześcijan. Marek Aureliusz, taki fantastyczny filozof, tak? Gnębił chrześcijan, bo właśnie oni nie chcieli... Swoiście rozumiany patriotyzm. Tak. Dokładnie. Wszystkim jako ateiści. Tak, bo przecież nie oddawali czci, prawda? Jak ktoś nie oddaje czci, to jest zdrajca, to jest w ogóle, to jest ktoś... przestrzeni społecznej powinien być. Przedmiotem właściwie Kościół i zgody nie było czczenie Boga prawdziwego, tak, tylko nie czczenie innych Bogów. Tak, dokładnie tak było. I jeszcze... Właściwie nie czczenie, bo cześć taka nie wymagana w Rzymie, widać, żeby on tak naprawdę wierzył w cokolwiek. Religia rzymska była religią obrzędów. Wystarczyło, że religią obrzędów. To co ja mówiłam te 4 lata temu o tym. O Pompejuszu powiedziałam. No i tutaj jeszcze tylko ad vocem Jacka. Jacek bardzo ekumenicznie podszedł do osoby Jana i troszeczkę połączył nauki, które są bliższe Kościołowi prawosławnemu. Na wschodzie o autorze Apokalipsy mówi się Jan Teolog, tak? I jakby się rozróżnia albo... No, oni właściwie nie rozróżniają, ale ten, który napisał Apokalipsę, to jest teolog. Musimy sobie uzmysłowić, kim był Jan. Jan był jednym z dwóch braci gniewu, grobu, przepraszam, czyli chłopaków raczej temperamentnych, bo takich nazwał Pan Jezus. Obaj, Jakub i Jan, byli synami Zebedeusza i Salome. Salome to jest jedna z tych pań, która stała pod krzyżem. I Jan też. A mimo wszystko Pan Jezus mówi w obecności Salome, mówi do Jana, to jest i do Marii swojej matki, to jest ten. To jest niesamowita historia. I ile mógł mieć wtedy Jan, żeby stać pod krzyżem i nie być pociągnięty? 12. No właśnie, on maks 16 lat mieć. Maks 16 lat. Tak? To jest jedna rzecz. Więc w tym 85 roku, no to był taki facetem 70-letnim. Druga rzecz, tutaj Jacek syczy, ja go Jacka rozumiem. My tutaj więc z Jackiem nie będziemy mieli do końca porozumienia. Kościół katolicki wyraźnie mówi, że ci dwaj Janowie, autor Ewangelii i autor Apokalipsy, czyli teolog i apostoł, to są ci sami. To znaczy, to jest prawda, to co mówisz, tylko że to nie jest jeden z dwunastu. On po prostu ten, kto napisał Ewangelię, Apokalipsy i listy, to jest jedna osoba, nie musi się wywodzić z kręgu dwunastu. Jest, a że tak jest, że to jest prawdopodobne, jest, że tak powiem, argumentów dziesiątki. Nie mówię jeden, dwa, trzy, ale dziesiątki.
To ja nawiążę tylko do jednego z tych. Jan był saduceuszem. No właśnie. O czym świadczy sam układ Ewangelii? Otóż to. Opis Paschy, która jakby w jego tradycji wskazania Paschy, która wcale nie kłóci się de facto z opisami Łukasza, Marka i Mateusza. I co charakteryzowało saduceuszy? Zostawmy to, czy wierzyli w życie pozagrobowe, czy nie, bo to nie ten temat. Otóż w odróżnieniu od faryzeuszy, których zresztą jakby judaizm rabiniczny oparł się właśnie na tradycji faryzejskiej, faryzeusze mieli taką taką tradycję swobodnego interpretowania Pisma Świętego. Tworzenie tych miszny, tych wszystkich opowieści, dydaktyki, można powiedzieć, że no, kazanie jest na mszy, jest pewną tradycją właśnie z takiego podejścia do interpretacji Pisma Świętego, czy w ogóle opowiadania o Piśmie Świętym. Natomiast saduceusze byli literalni, jakby nie przymierzając, najbardziej zatwardziali protestanci. Oni tylko trzymali się Słowa Bożego, żadnej interpretacji, tylko cytaty. I zwróćcie uwagę, Apokalipsa jest pełna cytatów. To nie jest jakaś miszna, jakaś opowieść, tylko to jest, owszem, wizja, ale oparta głównie na analogiach i na cytatach. To tak a propos tej, jakby gdzieś ja w tym widzę właśnie, nie wiem jak sławni egzegeci, ale po mojemu to dowodzi też właśnie tradycji saduceuskiej autora Apokalipsy. Co jest różnica w takim razie w języku greckim Ewangelii i Apokalipsy? Nie, pamiętaj o tym, że Jan dyktował Apokalipsę swojemu uczniowi, jak on się tam nazywał, napymiał, przepraszam, zapomniałam. Słuchaj, no. I Apokalipsa była redagowana. Dobrze. To tyle z mojej strony. Dobrze, ja tylko... Uwag od Małgosi. Dobrze. Że Jan, właśnie autor Ewangelii, Apokalipsy i listów, wywodził się ze środowiska kapłańskiego i był saduceuszem, nie świadczy tylko o to, że ten uczeń znał arcykapłana, w Ewangelii świętego Jana jest mowa. I łaził tam, gdzie chciał. No, gdyby to był syn prostego rybaka, nie wiem, czy by tak mógł znać arcykapłana. Chodzi ci o to, że przy powołaniu Jakuba i Jana oni rzucili sieci, zostawili ojca za No właśnie. Ale to nie, ale jest kronika kościelna Eusebiusza z Cezarei, rozdział 5. Jan, który był zarówno świadkiem, jak i nauczycielem, który spoczywał na piersi Pana i który będąc kapłanem przyodziewał pektorał, spoczął w Efezie. Proszę bardzo, jeżeli jest mowa o tym, że ktoś, że tak powiem, że w czasach starożytnych nie ma opinii na ten temat, no to jest pierwsze. A druga to jest tak zwany kanon Muratoriego. Ojej, ja to wszystko mam. Tak. Jak skutkowałeś Eusebiusza z Cezarei? Tak. To jest IV wiek, ale jest jeszcze tak zwany kanon Muratoriego, który opowiada, to jest bardzo znany fragment, który pochodzi z roku 140 i my wiemy, że z tego roku pochodzi na pewno, bo jest ten fragment datowany i mówi o tym, jaka była geneza Ewangelii świętego Jana. I ten właśnie autor mówi, że się zebrali się różni apostołowie i uczniowie właśnie, żeby zapisać
te historie Jezusa, które nie zapisali inni wtedy, kiedy się modlili, to po prostu Andrzej miał chyba sen, apostoł Andrzej miał sen i wiedział, że tę Ewangelię nie będziemy pisać my wszyscy, tylko Jan. Więc... Jacek, zostawmy to. Tak. Ciekawostka. Zostawmy to. Ja jako prosty katolik wierzę. To znaczy, ja wam powiem jeszcze jedną rzecz. Papież Benedykt XVI, kiedy mówił właśnie o Ewangelii świętego Jana, o Apokalipsie i tak dalej, stwierdził, że Kościół nie jest w stanie autorytatywnie stwierdzić, no kim był ten autor, czy to był właśnie jeden z 12 apostołów, czy też ktoś inny, ale właśnie powiedział, że to był apostoł miłości Bożej i ten tytuł mu zawsze będzie przysługiwał. No. To jest w czasie... Tak w ogóle, jak się patrzy na naszą liturgię, Apokalipsa jest tak traktowana po macoszemu, bardzo mało jest linii liturgicznych, kiedy jest przyjęte. I w ogóle w egzegezie katolickiej jakoś tak, w ogóle w liturgii bizantyckiej w ogóle nie jest traktowana z tego, co się mówi Apokalipsa. I też kontrowersje do tej autentyczności tej księgi były dosyć długo prowadzone, tam w IV czy V wieku, ale zostały tak ostatecznie ukształtowane. I tutaj właśnie się tego zastanawiam, no, że trochę tak z tyłu za protestantami jesteśmy jakby, nie? Że oni w tą swoją egzegezę te wszystkie proroctwa jakoś tak rozkminiają, to jest jak się tworzą, a jednak w Kościele cały czas Apokalipsa jest taka bardzo tak traktowana, tak ostrożnie. Ostrożnie. No, Maciej do tego odrzucił w ogóle, tak? Właśnie, to też odrzucił. Więc trochę to tak, no nie wiem, czy to tak w naszym środowisku teologicznym tak często czytamy Apokalipsę, skoro w liturgii tak rzadko. A w cyklu psalmatii jest chyba na marnie. Co? W cyklu psalmatii było na marnie. No tak, znaczy tam w dniach powszednich jest tam pod koniec roku liturgicznego. Mogę porozmawiać w jednym temacie? Jacek powiedział na samym początku taką tezę, że nie było prześladowań. Ja bym się nie zgodził i dopowiem może do tego, co powiedziałeś Małgosia. Pamiętajmy, że... Przepraszam Cię, Piotruś. Nie było obejmujących dekretem cesarskim całego państwa. Zrozumiałem. Natomiast była teza, że Apokalipsa nie jest pocieszeniem, gdyż nie było prześladowań. Tak? Były prześladowania. Kto czytał Dzieje Apostolskie, wie, że były prześladowania. Większość apostołów, jeśli nie prawie wszyscy, zginęło śmiercią męczeńską. Dla chrześcijan była to prześladowania. Paweł, próbując zakładać te kościoły, prześladowany był przez Rzymian, trzykrotnie uniknął śmierci. Paweł, Piotr, wiemy, że zginęli śmiercią tragiczną. Ponoć w Rzymie obydwo, więc no, to jest ewidentnie dla tej gminy prześladowanie. Dalej, Ignacy Antiocheński, no, pierwszy ojciec apostolski zginął śmiercią męczeńską. I całe wszystkie kościoły po drodze rozsyłał listy, wszyscy wiedzieli, że on idzie na zginięcie do Rzymu. Dalej, 66 rok, 74, wojna pierwsza żydowska. Tam chrześcijanie brali w tym udział. Walczyli. No właśnie Właśnie część walczyła do, przynajmniej do zburzenia świątyni. Nie, opuścili Jerozolimę. Opuścili Jerozolimę. Tak. Natomiast na pewno spora część brała udział, gdyż pamiętajmy, że tam byli judeochrześcijanie. Judeochrześcijanie to byli chrześcijanie, którzy kontynuowali pewne obrzędy w świątyni, tak? Oni nadal się identyfikowali.
uznawali za byli Żydami. Kiedy doszło do rozejścia totalnie chrześcijaństwa, judeochrześcijaństwa i religii żydowskiej? Dopiero w Jamne. Tam dekret jawne, tam dekret Sanhedrynu mówił o tym, że kto uznaje Jezusa, przestaje być Żydem, jest zdrajcą. A tak naprawdę jeszcze w powstaniu Bar Kochby, w drugim powstaniu, nadal judeochrześcijanie jeszcze walczyli po stronie żydowskiej. Dopiero gdy ogłosili Bar Kochbę Mesjaszem, dopiero totalnie nastąpiło takie rozejście judeochrześcijaństwa i religii judaistycznej. Ja podejrzewam, że Rzymianie nie odróżniali judeochrześcijan. Dlatego jak prześladowali Żydów, no a wojna trwała, no więc musieli prześladować, więc prześladowali również chrześcijan, więc zaczęli to wszystko, co mówię, to jest gdzieś tam blisko lat, gdzie powstała Apokalipsa, dlatego no były te prześladowania. Ja bardzo przepraszam, jeżeli ta moja teza tak wybrzmiała, że w ogóle nie było prześladowań, bo wiem z listów właśnie Kościoła do Smyrny w Pergamonie, że one jednak były. Tylko że one nie dotknęły wszystkich naraz po prostu. Więc no, chodzi mi tylko, też nie chodzi mi o to, że Apokalipsa żadnego pocieszenia ma nie niż, bo ona niesie, ale ona niesie nie tak jak właśnie te apokalipsy apokryficzne. Ona mówi o tym, jak działa z moc zmartwychwstania po prostu. Jak Bóg wiedzie swój lud poprzez te wszystkie trudne dzieje, do czego to wszystko zmierza. I przede wszystkim chcę po prostu dać jakby lekcję Jan przez Apokalipsę, w jaki sposób mam się posługiwać Starym Testamentem, żeby zrozumieć siebie i swoją tożsamość. Jeśli chodzi teraz o właśnie to, że chrześcijanie brali udział w powstaniu, no to mamy znowu antyrzymski Eusebiusz Cezarei, historia kościelna, rozdział trzeci. To jest fragment, który właśnie tłumaczy, jak pewne fragmenty, czy obszerne nawet fragmenty Apokalipsy mogły powstać. Bo tak pisze: ludowi Kościoła Jerozolimskiego nakazano w objawieniu powierzonym tamtejszym zaufanym mężom jeszcze przed wojną, aby opuścili miasto i schronili się w pewnym mieście za Jordaniu, zwanym Pella. A kiedy wierzący w Chrystusa przybyli tam z Jerozolimy, królewskie miasto Żydów i cała kraina Judei zostały całkowicie pozbawione świętych mężów. Wtedy też wyrok Boży dopadł tych wszystkich, którzy dopuścili się zelżywości wobec Chrystusa i jego apostołów i całkowicie zniszczył tamto pokolenie i bezbożników. No i teraz mamy taki fragment w Apokalipsie, który być może jest fragmentem, pochodzi z tego proroctwa, które było wtedy dane, o którym mówi Eusebiusz Cezarei. To jest rozdział 18, wiersz 4-5. I usłyszałam inny głos z nieba mówiący: ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli, bo grzechy jej narosły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej zbrodni. No, z tym proroctwem to pamiętaj też, Jacek, że w 62 roku brat stryjeczny Pana Jezusa, Jakub Sprawiedliwy, został strącony z rogu się świątyni. Dokładnie, i ukamieniowany na koniec z inicjatywy kapłana, który w 66 roku został arcykapłanem. Tak. I dla chrześcijan no to było jednoznaczne, że po prostu on dalej będzie się, że tak powiem, tak samo zachowywał no jak 4 lata wcześniej. No i teraz jeszcze mamy fragment z listu do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, który przypuszczalnie jest właśnie napisany do Żydów,
chrześcijan pochodzenia żydowskiego, aby wyszli z Jerozolimy i w tym powstaniu nie brali udziału. Rozdział 13, wiersze 12-14. Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę poza miastem. Ciekawe, że Apokalipsa w wizji Syna Człowieczego w rozdziale 14 mówi o tym, że to się odbywa poza miastem. Używa tego właśnie terminu. Również i my wyjdźmy do Niego poza obóz, dzieląc z Nim Jego urągania, bo nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, który ma przyjść. No przecież to jest po prostu jest to po prostu treść Apokalipsy, która jest wyrażana w troszeczkę innym języku, prawda? Troszeczkę innym.